TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Pamiętam, że spore emocje za nami. Może zacznę od tych mniej przyjemnej kwestii, czyli pierwszej połowy, która no w naszym wykonaniu była no nie taka na pewno, jak sobie wyobrażaliśmy. Początek był taki, zakładaliśmy, że my atakowaliśmy, oni się bronili. Później wiadomo, no pierwszy jakiś tam stały fragment gry, niegroźna sytuacja, tracimy bramkę. Rywale, doping kibiców od razu grają dużo, dużo lepiej, śmielej. My gdzieś już głowa w dole, te wszystkie założenia, które daliśmy sobie przed meczem, były na boisku, można powiedzieć, kompletnie inne, tak jakbyśmy nic nie mówili i każdy zawodnik już chciał, podpalał się, już chciał kończyć akcję, dać prostopadłą piłkę, asystę i tak dalej. Wszystko było za wcześnie albo za późno, praktycznie decyzyjność była zero. Dostajemy drugą bramkę po idealnym uderzeniu, można powiedzieć, i przypomina się początek tamtego sezonu, można powiedzieć, że gdzieś tam jakiś błąd indywidualny, później super uderzenie, bramka, no ale w przerwie... Co wydarzyło się w przerwie, że w drugiej połowie już no, nawiązką te straty odrobiliśmy? No był spokój. Przede wszystkim myślę, że zawsze tylko i wyłącznie możemy spokojem coś nadrobić. Był spokój. Powiedziałem, że panowie, mamy grać, zacząć grać to, co sobie założyliśmy. Mamy być spokojni. Wiadomo, wyszła zmiana ustawienia. Wyszliśmy bardziej ofensywnie i powiedziałem, jak strzelimy pierwszą bramkę, to na pewno strzelimy drugą i trzecią. I się wtedy nie będziemy zatrzymywać, tylko mamy cały czas iść za ciosem. No i te słowa, które były, można powiedzieć, odzwierciedliły to, co się działo na boisku. Mówi ten rozpokoju, a głos zachrypnięty, to jednak trzeba było trochę pokrzyczeć chyba. No, nerwy były, wiadomo, nerwy były, głowa też mnie boli, no bo jak 45 minut zakładamy sobie jakieś założenia, robimy coś innego na boisku, no to wiadomo, no, że jest problem, ale myślę, że ten problem był bardziej w głowie, nie w nogach, bo umiejętności na pewno mamy, tylko tak źle się dla nas zaczął mecz, później za szybko chcieliśmy wyrównać. Ale faceta się ocenia, jak kończy, a nie jak zaczyna i wygrywamy 4-2 i wszyscy się cieszą. Czy to ustawienie 3-5-2, które zostało stosowane w drugiej połowie i przyniosło efekt, to jest to, które możemy testować częściej w kolejnych meczach, czy za wcześnie na takie wnioski? No myślę, że to jest alternatywa. Najlepiej jak płynnie będziemy przechodzić z jednego w drugie, wtedy przeciwnik będzie miał trudno nas rozgryźć. Czy gramy trójką, czy piątką tam w pomocy, czy na dwóch przejdziemy na dwóch napastników. Jeśli będziemy zmieniać płynnie, no to przeciwnicy będą mieli ciężko na to reagować.